Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Baldur's Gate 3. Opuściłem sobie obóz, w którym rozmawialiśmy sobie z tym diabelstwem, które spotkaliśmy przed chwilą, w poprzednim odcinku. I kontynuujemy dalej sobie nasze tutaj zwiedzanie okolicy, bo jest tutaj naprawdę dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia. A mianowicie pójdziemy sobie może tą stroną, póki co. Zobaczymy, gdzie nas ten most dalej zaprowadzi. Czy coś tutaj jeszcze za tym mostem jest? Jak nie, to przejdziemy sobie tędy i pójdziemy sobie dalej, moi drodzy, tutaj, w tą stronę. Jestem ciekaw, co nas tam spotka. O! No tutaj już pozbyliśmy się tych stworzeń wszystkich, które tutaj były. Mam tutaj myśli paladynów, że chcieli zabić to diabelstwo, a my je ocaliliśmy. Więc lecimy sobie dalej. Ona już tam sobie siedzi u nas w obozie, tak w ogóle się zadomowiła. Ja się zastanawiam, czy kogoś tutaj wymienić z tej mojej ekipy, ale nie mam za bardzo pomysłu, czy bym kogoś chciał wymienić, albo kogo tutaj bym chciał bardzo wymienić. Ale nie wiem, jeszcze się zastanawiam. To jest naprawdę strasznie trudny wybór, ze względu na to, jak te postacie tutaj są rozbudowane i ta cała fabuła to naprawdę jest majstersztyk. A powiem wam szczerze, że no ta gra nie jest do przejścia na raz, nie? O! Coś się tu pali, tu była jakaś jadka. Dobra, musimy się zapisać, zanim my tutaj wejdziemy. Bo coś mi się zdaje, że będzie to tam na nas czekało już. Będzie nam chciało przeorać dupsko. Słuchajcie, jakieś krzyki. Mi się zdaje. Dobra. Wchodzimy do środka. Rekrutanta pięści jakaś. Ona żyje, rekrutka, pięści Ephern, rekrut pierśni. Tutaj ktoś jakby przebija się? Dobra, porozmawiamy. Co tam się dzieje? Rozmawiasz ze mną, czy nie? Halo. Key of the unsleeping eyes. Grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. Chyba nie nadawał się na płomienną pięść wraz z płuczem. Co tu się wydarzyło do cholery? Drow and goblin slaughtered the lot. Please, just leave me be. Odejdź. Dobra, tutaj Tristanem jeszcze pogadamy. Martwa goblinka. Tutaj ma troszkę złota. Złoto, dobra. Można polutować sobie troszkę rzeczy z nich. O. Keep your hands to yourself. You're being... Dobra, nie podoba mu się to, że jej lotuje. Dobra, tylko jak ja to mogę zrobić? Wejdźmy tutaj. Może uda się przejść. To jest jeden budynek tylko. Jest tutaj ktoś jeszcze? Martwy goblin. Włoki. Poplamiona księga, zbadajmy ją. Nie da się, kurna, przeczytać tego, jak mnie to denerwuje. Dobra, do góry. Do góry ktoś jeszcze żyje? Ktoś tu kaszle. A, on tutaj kaszle, dobra. Zniszczone drzwi. Dobra, spróbujmy je... Może uda mi się je rozbić jakoś. A tak? Dobra, uda... O, cholera. No to mi się udało. Ocaliłem go. Nie ma co. Naprawdę mi się udało. Aha, dobra, nie da się tutaj dotrzeć w ten sposób. Tam się cały czas wszystko pali. Zablokowane drzwi. Oni próbują je otworzyć. Weźmy, może my tam zejdźmy na dół. Zobaczymy, czy my coś będziemy mogli zrobić z tym problemem. Bo ci ludzie płoną tam żywcem. Oni tutaj próbują gasić, tylko słuchajcie, jak ludzie dalej tam umierają. Dobra. Odsuńcie się. Przebij się przez rumowisko. Dobra, dodamy premię jeszcze. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Dobra, uda nam się. Przebijemy się przez to rumowisko. Nawet też jest ten książę cały. Dawaj. Z buta, na raz. Proszę bardzo, oni w czwórkę tutaj. Nie mogli wejść. No, uśmieszek. Dobra, okej. Hello! Can you hear me?
Tutaj coś jest. Chyba. Tutaj nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszystko się wali. Ja się zapiszę, bo ja nie wiem, co tutaj kurczę się dzieje w ogóle. Dobra. Płonie tu wszystko. I to dość ostro. Ja to tak przebiegam to, żeby poszukać tych ludzi, którzy tutaj płoną. Dobra, tędy. Tutaj do góry może. Dobra, lecimy do góry, do góry, do góry. Okej. Jest tutaj ktoś? Ale to płonie wszystko tutaj. No ja... Dobra, tutaj. Jest uwięziona, dobra. Atak, rozwala te drzwi. Dobra. Radczyni. I'm afraid proper thanks must wait. Dobra, uciekajmy stąd. Skok. Gdzie mam skok? Skok na dół. Ja tu skaczę. Dobra, uciekamy. Uciekamy stąd, dobra. Oni zaraz powinni też wybiec stąd. Jest reszta mojej ekipy. Dobra. Ej, co tu się dzieje? Całe serce tam utknęło. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Yuva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Dlaczego ja? Masz pod rozkazami wielu podwładnych. Kult Absolutu ma swoją fortecę w wieżach wschodniego księżyca. Tam zabrano księcia. Dobra, nie zamierzam pomagać jakiemuś. Powiemy jej to. Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Kim jest ten książę? Wrotanin, Wrotanin. Nie zamierzam pomagać. Ruszę na zachód i odszukam księcia. Kim jest ten książę w ogóle? The invisible force holding Baldur's Gate together. Without him, the city's collapse is certain. I fear that may have been the intention of those who abducted him. Okej, wyruszę na zachód. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Dobra, okej. O, mogę sobie wybrać jakąś broń. Kurczę, ciekawe. 5-12. 2-9. To jest jakiś łuk. Dobra, wezmę sobie ten łuk. Damy go mojemu koledze elfkowi. I ona jest. Dobra. Gdzie jest reszta mojej ekipy? Gdzie oni tam pozostawali? Oni tutaj się nie zgrupowali ze mną. Grupowanie. Natychmiast do mnie wszyscy. Czemu oni tutaj nie przyszli ze mną? To ciekawe, dobra, czekajcie, ja sobie przełączę tam na nich. Co tu się dzieje? Czemu oni tu stoją? Czemu oni, o ciula, tutaj zostali? O matko, wyście nie zeskoczyli? O Jesus Christ. Lejdź tu i tędy. Spotkamy się tu. Ty też, przyjaciółko moja droga, bujaj tutaj. O Jesus Christ, nawet nie zwróciłem uwagi, że ich ze mną nie ma. Ale by była jadka, gdyby trzeba było walczyć, ale na szczęście
okazało, że walczyć nie trzeba. Dobra, ty tutaj zasuwaj. Ty też. Tędy. Stamy się w połowie drogi w takim razie, dobra. O, Jesus Christ. Dobra, chodź. Idziemy po nich. Mamy tutaj iść. To jest jakiś patrol, w ogóle te zadania mamy. Przejść przez górską przełęcz. Dobra, okej, w porządku. To ja wejdę sobie w zadania, zobaczę sobie. Zwróćcie do kapłanki Gobinu, to mam zakończone, zakończone. Dobra. Szukaj szkatułkę. Wykorzystaj swój potencjał. Wiążę. Tej piwnicy. Dobra, tej księgi jeszcze nie mam otwartej. Tutaj się przez górską przełęcz. Będę się udał przez ten podmrok. Dobra. Ja muszę tutaj spotkać, bo przecież to są sierotki Marysie i się nie grupują ze mną. No, idą? Dobra, teraz się złapali. Dobra, idziemy sobie zrobić jeszcze tutaj to zadanko tutaj. Tym patrolem. Karlax got the brawn of a warrior and the wiles. Best of all, she speaks her mind. Okej. Twierdzi, że udało mi się zasłużyć na twój szacunek. Dlaczego zatem cały czas jesteś taka obcesowa? Dobra. Perhaps if I'm in need of relief. Okay. Until then, if you must know, Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the Undying Queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Dobrze, okej. Spoko, wyluzuj trochę. Ona strasznie, kurczę, jest taka, wiecie, oficjalna. Dobra, niech sobie odpoczną. Zapiszemy. Okej, i lecimy sobie tutaj do tego patrolu. Może uda nam się tą szkatułę odzyskać. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy dalej. Dobra. Lecimy, lecimy. Od siebie w tą stronę. Tutaj dalej się pali ten cały dwór, czy co to tutaj było. Tutaj powinien być ten cały. To jest cała szkółka jakaś. To jest górska przełęcz. Oho. Idziemy. To jest smog lata? O cholera jasna, no to nieźle. I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Oho, koleżanki naszej towarzyszki. No to się porobiło. Ale smoki mają fajne. Eleganckie nawet bym powiedział. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to. No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. Okay. Red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Ci wyglądają groźnie. Nie po tym, mieliśmy bliżej. Smok spalił tych żołnierzy. Chyba niezbyt niebezpieczne. I co, zamiast tego poklepiamy smoka po łebku? Dobra. The dragons serve Githyanki. I'll see it does you no harm. Follow me. We are close to the cure we seek. Dobra, no to zobaczymy. Tak to lekarstwo na nas będzie czekać, ale coś mi się nie zdaje. Dobra, to idziemy. Tutaj na dół możemy zejść. I tutaj jest ten cały smog. Ile? 279 zdrowia. Matko Bosko. 10. poziom. Ja mam który?
czwarty! A to ma dziesiąty! To da się wbić taki poziom w tej grze? Dotrzyj do górskiej przełęczy. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Skin głową, Lazaret, proszę bardzo. Ja przemówię. Dobra, niech ona mówi. Lazel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Vos, Knight Supreme. The Queen's Silver, the Queen's Sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lazel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid you attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Geth Raider's hands. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Bezgłośnie przekaż polecenie, prawda? Bezgłośnie przekaż polecenie, nie wyprowadzaj go z błędu. Dobra, spróbujemy. Dodamy premię, zobaczymy, czy uda nam się tą wyrzucić. Udało się. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lazel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlakith. To Deinos! To the sky! Okej, okay, moi drodzy, i dostałem achievement za wykonanie wszystkich zadań pobocznych. You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Gestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Gestil Kithrak, will keep me from my purification. Okej. Dobra. Podróżuj. Dotrzyj do szkółki. A to przez górską przełęcz wtedy byśmy musieli iść, a my przez górską przełęcz iść nie chcemy. Za bardzo. Misja główna. Szukaj szkółkę. Okej, okay, dowiedz się, gdzie się mieści szkółka. Przekonaj się, czy znajdziemy tam odpowiedzi na nasze pytania. Odkryj sekret artefaktu. Dobra. Tu mamy wszystkie zadania zakończone. Proszę bardzo, moi drodzy. Tu mamy przyjaciółkę. Dobra, weźmy sobie w mapkę jeszcze. Ale tutaj też nas prowadzi. Przejść przez tajne przejście, tajne wejście, zadania. Dobra, to przejdziemy sobie w takim razie przez tą górską przełęcz, bo tam prowadzi nas szkółka. Bardzo fajnie, w tej krainie, moi drodzy, mamy wykonane wszystkie zadania poboczne. To do jednego, bo wszedł mi właśnie achievement na Steamie, więc bardzo mnie to cieszy, że niczego nie straciliśmy, że wszystko tutaj przeeksplorowaliśmy, ale ja też sobie jeszcze tutaj sprawdzę te ciała, czy coś jeszcze ciekawego się znajduje.
plus zapasów ziemniaków i innych rzeczy. Mamy awanse naszych postaci. Temu będziemy musieli się przyjrzeć troszkę dokładnie. Wezmę sobie tą broń, ale muszę coś przerzucić na inne postacie, bo jednak trochę tego złomu noszę. I właśnie, jeszcze temu miałem dać łuk przy okazji. Dobra. On coś jeszcze miał? On też ma tą broń, ale ma złoto. Klasa 14, średni pancerz. Zobaczmy, czy komuś mogę przekazać ten pancerz może z naszej ekipy. Tu cieszył 14, ona taki sam pancerz nosi. Łuskowa, łuskowa. Dobra, to nie ma sensu. W takim razie to wyrzucamy. No bo dobra, zostawię. Może się go, będzie można go sprzedać. My idziemy, moi drodzy, do przełęczy. Ciekawe, co nas tutaj będzie czekało w górskiej przełęczy. Jeszcze się tylko zapiszemy. Tak na wszelki wypadek. I wchodzimy. Górska przełęcz, moi drodzy. Pamiętaj, żeby zamykać wszystkie sprawy, nim wyruszysz dalej. Ostrzeżenie, obszar, na którym za chwilę się znajdujesz, będzie bardzo trudny dla drużyny na tym poziomie. Okej. Awansujemy. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Po awansie oczywiście. No, nieźle. Poziom 5, wojownik. Proszę mi tutaj weszło. Dodatkowy atak. Bardzo fajnie. Akceptuję jak najbardziej. Kolejna nasza przyjaciółka. Awansujemy ją. Zobaczymy, czy teraz, jak będziemy chcieli przez przełącz, to nas puszczą. Kleryk. Kolejne nowe czary mamy do wyboru. Akceptuję. Dobra. Okej. No, ona tych czarów teraz trochę, moi drodzy, ma. Ja się tylko zastanawiam, czy można... Dodaj rzędy. O, robimy sobie tak. O, teraz trochę tych rzeczy jest. Okej. Okej, kolega teraz. Piąty poziom łotrzyka. Zdrowie też się zwiększyło. Niesamowity unik. Okej, akceptuj. Rewelacja. Wtedy też zwiększymy pasek tutaj z tymi twoimi umiejętnościami, żebyśmy przed tym nic nie pominęli. Tutaj nasza towarzyszka teraz. Sobie też awansuje jak najbardziej. A akceptujemy. Okej. Ja sobie jeszcze zobaczę tutaj na mapę. Ja nie wiem, czy tutaj za wcześnie się nie pcham w gips. Przez to, że ja jeszcze nie zrobiłem tego zadania. Trop urywa się w podmroku. Tutaj się urywa. Zobaczymy, czy my sobie będziemy w stanie poradzić w ogóle przechodząc tędy. Jak nie, to przejdziemy przez ten podmrok cały. Zobaczymy, co nam teraz powie gra. Ej, zaczyna się nowy rozdział. Podróżuj. Wiecie co, ja się tak zastanawiam, czy się iść tędy. Bo się kurczę, trochę obawiam, że coś mogę stracić. Mianowicie chodzi mi o ten cały podmrok, nie? Bo tam jest tego trochę. Nie, może się wybierzemy jednak przez ten podmrok. Zobaczymy, co tutaj nam może to pokaże. Ciekawe. Główne. Teraz podmrok. Cholera, nie wiem za bardzo, nie mogę się zdecydować. Którędy my pójdziemy? Dobra, pójdziemy przez górską przełęcz. Tak, idziemy dalej. Zdecydowałem. Jestem ciekawy, co się tutaj cholera stanie. Mam nadzieję, że tylko, że nie utracę jakichś zadań fajnych. Niby zostałem achievement, że wszystkie zadania poboczne mamy wykonane i ogólnie, więc powinno być wszystko w porządku. Tak mi się wydaje. Moi drodzy, tym oto wejściem też w ten challenge rozpoczynamy drugi rozdział gry. Jestem w ogóle ciekawy, ile ta gra ma rozdziałów, bo po przejściu jednego rozdziału
na 20, nie wiem, w którym to nawet odcinku jest teraz, nie pamiętam, chyba 26 czy 25, nie wiem dokładnie, no to jest trochę chodzenia, nie? Aha, zawsze możemy tutaj wrócić. Okej, okay, górska przełęcz. To nieźle, dobra. To w takim razie idziemy, moi drodzy. Chodźmy jeszcze sobie tutaj skupinki. A dobra, to nam jest niepotrzebne. Wiedzamy tutaj po kolei. Granie jakieś. Tu mam pierwszy teleport. Wait. Aha. These markings. Tirsu's script scratched in the ground. A creche must be nested in the temple below. We must go there at once. Że to pismo Tirsu. Co to znaczy? Yankee writing. Every word a wheel. Every letter is spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite gish can read them. Okej, okay, skąd mam wiedzieć, że mogę zaufać twoim pobratymcom? Prowadząc nas tam wtedy, kiedy... poprowadzę nas tam, kiedy sobie zasłyszałem, musimy się trzymać razem, jeśli mamy przetrwać. Dobra. Chuk. Very well. But promise me we will return before our chance is lost. Else I make my way there alone. Obiecuję, że udamy się do szkółki, zanim stracimy szansę na wyleczenie. Lead on, then. Chcę skończyć nasz romans. Dobra, romansu naszego kończyć nie mam zamiaru. Tutaj się jeszcze, moi drodzy, raz zapiszę. Co chwilę się zapisuję. Ale to z tego... ja myślę w tym czasie, co by tu zrobić. Podążaj za przełęczą. Dobra. Zwiedzamy sobie tutaj okolice. Zobaczymy, co my tutaj możemy znaleźć. Lady jakaś tutaj siedzi sobie. A tylko ja. Cześć. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Ktoś mi się kojarzy, to jest siostra tej czarownicy. Wygląda jak świątynia. Paniusiu, mam sporo rzeczy na głowie. Wygląda jak świątynia. Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. Brutish and rude by your wretched standards. But stupid. Kchucky. Your charming companion would call it a creche. But it was built on what remained after the Githyanki slaughtered all of the monks. I'd call it a murderous training camp. Acutely observed on both counts. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Okej, okay, próbowałaś kupić jedno z ich młodych? What? No, of course not. I was merely... well... look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their row so they can incubate it and once it hatches raise the spawn in their tradition. Please do enlighten me. What is this tradition? The society believes a Githyanki raised in a peaceful nurturing environment can overcome its violent nature. I'm sure your friend would agree. A Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a gnome is to fly. I oneś ta rasa wykluwa się z jaj? O kurde. Powiem, do przemocy jest nabyta, niewrodzona. Coś o tym wiem. Starannie wykształcono mnie w tym kierunku. You've been sipping from the same goblet as the society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. I'm not talking to you. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg.
Dobrze, ale chcę zapłaty z góry. Czy masz jakiś ekwipunek na sprzedaż? Masz jakiś ekwipunek? Dobra, ona też może mieć już lepszego. Drapny habit. Kocia zwinę. Zyskujesz kocią zręczność. O, jakie to jest drogie! Barwniczki. No, ten sprzęt tutaj już zaczyna być lepszy, bo to jest już kolejny rozdział. Więc będziemy musieli się tutaj troszkę rozglądnąć za różnymi rzeczami. O cholera, co to jest? Półręczna broń. To jest jakiś kij. 7-17, tak jak w sumie jak mój miecz, ale ten pancerz byłby całkiem spoko, jeżeli chodzi o naszego tutaj wampirka. Ja coś mogę posprzedawać. Posprzedaję te książki, wszystkie te stare, bo one nie są do niczego niepotrzebne. Tylko mi tutaj gracą. Potwierdź, sprzedajemy te książki wszystkie. Moi drodzy, te pierdoły też. Łopatę jedną. Dobra. To sobie zostawię. Jeszcze mogę sprzedać. To są zapasy, to zostaje. To mogę sprzedać. Agaty. Dobra, to też sprzedam. Riposta. Dobra. Też sprzedamy, te rzeczy też. To mi są niepotrzebne te rzeczy. Zostawię sobie jeden amulet, żeby nakarmić tego dziada, jakby już tam naprawdę mu było ciężko z życiem. Dobra, wymieńmy się. Pogadajmy z nią. Po co właściwie ci to jajo? The Society of Brilliance believes that it's possible to raise a Githyanki to be good. An awful proposition that must be disproven once and for all. Myślę, że jesteś obrzydliwa i prędzej zginę, niż pozwolę ci pożyć łapę na tym jaju. Excuse me? Were you not listening? I am on a mission, and I will not be stopped by the likes of you or your wretched Gith. Nie, ja nie mogę na to pozwolić, przecież to jest chore. To co ona chce zrobić, to jest to słowo po prostu chore. Okej. Okay. Mam lepszy łuk to. Niestety Hibione, dobra. Ona teraz zaatakuje, czeka kogo. O, dobrze, ja już tutaj mam tą moją wyższą. Ja też sobie atakuję trochę więcej. O, żeż ty. Wajzo. Dobra, okej. Okay. To by na pewno weszło. W ogóle muszę sobie powiększyć to moje, dobra. Atak manewrowy. Bum. 17, zatem wykończę jeszcze raz jej przysmolę. Bienie. Dobra, tarcza ochrona dzięki temu mieczowi. Tutaj nasza koleżanka teraz ją może wykończyć przy użyciu magii. Dobra. Mamy ten czarek fajny, tutaj światłości. Elegancko, dobra, dziękujemy pani bardzo. Okej, okay, tutaj mamy ciekawe. O, tą zbroję, co chciałem kupić, to nawet dzięki temu teraz mogę sobie wziąć sam. Plecak, co on tu miał, jedzenie. Dobra, tego to nie chcę, to jest dziadostwo jakieś. Weźmy sobie, moi drodzy, jeszcze w ekwipunek, szybko. Czemu ona się tak stawiła? Tak ma być. Dobra. Ej, nie wiem czemu ona tutaj jest. Dobra, okej. Okay. To nie było to, na pewno. Nie to. Jest ten list, który ja przed chwilą podniosłem. Musi gdzieś tutaj musiał wkomponować. Dobra, propozycja. Nasza sławetna sekta musi pozyskać przedmiot występujący niezmiernie rzadko w naszej sferze. Jajo Githyanki. Star, który przyniesie nam ów przedmiot, który znajdować się musi w idealnym stanie, zostanie hojnie wynagrodzony. Teraz jest sprawą kluczową. Pozyskane jajo należy dostarczyć nam do loży we wrotach Baldur, podpisane przez kolektyw Towarzystwo Znakomitości Wrót Baldura. O cholera. No to niezła świruska. Okej, okay, zapiszmy sobie.
A miałem sobie jeszcze ubrać tych moich towarzyszy. Okej. I gdzie mam tą zbrojkę fajną, nową? Ona tutaj powinna być. Dobra, jest. On ją dostanie. To jest do zręczności. Proszę bardzo cię. Masz bardzo fajną zbroję teraz, mój ty przyjacielu. Drogi. Dostałem jeszcze jakąś właśnie. 7-17. Tą broń. Masz 4. Staw, to tobie ją dam. Dobra. Okej, okay. A ty możesz korzystać z tych mieczy, czy nie? Gdzie ta broń mi się tutaj mi się przeniosła? Dobra, ty możesz z tego korzystać? Dobra, zrobimy sobie tak. Niech na razie tak to zostanie. Okej. Okay. Moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zaczęliśmy drugi akt, czeka nas mnóstwo przygód tutaj w tym terenie. Mam nadzieję, że będzie naprawdę świetnie. Więc cóż, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.